Wystawa absolwentów i absolwentek 2021 jest wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze, ponieważ połączyła dwie grupy roczne. Grupę roczną, która rozpoczęła szkołę w roku 2019, ale ze względu na trudne czasy zakończyła dopiero w lutym roku 2021. I drugą grupę, która rozpoczęła naukę w roku 2020 i skończyła swoją edukację w czerwcu. Po drugie, ze względu na wspaniałe osoby konsultantów, naszych wykładowców, pana Antoniego Krajsa, pana Grzegorza Klatki oraz pana Jacka Dziubdzieli, którzy dzielnie pomimo tych trudnych czasów konsultowali i doprowadzili do końcowej postaci dyplomy. No i oczywiście po trzecie, ze względu na wspaniałe fotograficzne prace naszych słuchaczy, które można zobaczyć na wystawie. Jak co roku, współpracując ze Szkołą Fotografii i Fotoedukacja, Związek Polskich Artystów Fotografii Okręgu Śląskiego organizował wystawę fotografii najlepszych dyplomów słuchaczy tamtej szkoły. W tym roku niestety nie możemy zorganizować jej w tradycyjnej formie z uwagi na przeprowadzkę naszej galerii, ale organizujemy ją w sposób wirtualny. Wybierając pracę do tej wystawy, zawsze kierowaliśmy się tym, aby te prace wnosiły nowe treści, były ciekawe, pokazywały myślenie młodych ludzi, inne spojrzenie. W związku z tym w tym roku również pracując w trochę specyficznych warunkach, ale jednak udało nam się przeprowadzić i obrony, i doprowadzić do wyboru najlepszych prac, realizujemy tę wystawę w ten sposób. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie gratuluję wszystkim słuchaczom wyróżnionym. Mam nadzieję, że będzie to dla nich dobry krok na drodze fotograficznej. Państwa zapraszam serdecznie do oglądania naszej prezentacji. W tegorocznej wystawie podyplomowej bierze udział 18 autorów. Przegląd tych prac jest tematycznie, jak zwykle, bardzo szeroki. Autorzy mierzyli się z bardzo podstawowymi dziedzinami, jak pejzaż fotograficzny, portret, reportaż, ale również wchodziło w to zakres działania w obszarze kolażu, zakres działania w obszarze fotografii tradycyjnej. Na naszej wystawie zobaczycie Państwo luksografię, zobaczycie Państwo kolaże metodą tradycyjną i cyfrową. Są to też prace, w których różne techniki się bardzo często łączą, bo taka jest dzisiaj fotografia. Techniki fotograficzne się dzisiaj łączą i nawet jeśli fotografujemy akt, on może być również wzbogacony formą graficzną. Jeśli fotografujemy rośliny, one również mogą być wzbogacone formami graficznymi i różnymi innymi metodami, które daje nam dzisiejsza fotografia cyfrowa. Przegląd fotografii w postaci dyplomów dwóch roczników naszej szkoły rocznej 2019 i 2020 jest przeglądem pokazującym różne spojrzenia, różne techniki, w jakich wypowiadają się dzisiejsi młodzi fotografujący. I pokazuje też, w jakim kierunku fotografia może iść, czy pójdzie w tym kierunku dalej. W przypadku konkretnych autorów tego nie wiemy. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli obserwować kolejne ciekawe realizacje naszych tegorocznych absolwentów. Wystawa dyplomy Szkoły Fotograficznej Fotoedukacja jest niezwykle ważna. Ona jest niezwykle ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, dla osób, które skończyły tą szkołę, a które są na początku swojej drogi fotograficznej, ważna jest dlatego, ponieważ mają prezentację swoich prac w galerii Związku Polskich Artystów Fotografików, gdzie normalnie mieliby bardzo duży problem, żeby tam zaprezentować swoje prace. To jest ten pierwszy powód. Drugi powód, ta wystawa jest bardzo ważna dla nas, jako dla SPAF-u, bo jak pokazuje historia, wiele z osób, które pokazywało kiedyś swoje prace jako absolwenci, po kilku latach dalszego rozwoju fotograficznego stali się naszymi koleżankami i kolegami, czyli członkiniami i członkami naszego związku. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ to też pokazuje, że rozwój fotograficzny nie kończy się tylko na obronieniu dyplomu w szkole, ale ta praca trwa przez kolejne lata. I jak powiedziałem, efektem jest wstąpienie do związku, no i dalszy rozwój i robienie się coraz lepszych zdjęć. Serdecznie zapraszam na wystawę
absolwentek i absolwentów formuły rocznej 2019-2020. Taki plon, taka praca dyplomowa dla wielu z nich po raz pierwszy mają okazję zaprezentować coś szerszej widowni. Serdecznie zapraszam. Jestem absolwentką rocznego studium fotoedukacji szkoły, do której zdecydowałam się pójść, żeby rozwinąć swoje umiejętności fotograficzne. Przede wszystkim żeby poszerzyć wiedzę. I myślę, że bardzo ta szkoła pomogła mi. Przede wszystkim w wykonaniu mojej pracy dyplomowej, której nigdy bym tak naprawdę nie stworzyła, nie uczestnicząc w zajęciach fotoedukacji i w tych praktycznych, i w tych teoretycznych. Temat mojej pracy to jest portret dziecka z wykorzystaniem motywów baśniowych i legendy. Wymagało to ode mnie wielu przygotowań i w zakresie inscenizacji, i też takiej współpracy z modelem, ponieważ w tym projekcie brały udział przede wszystkim dzieci, też była jedna osoba dorosła. I tak naprawdę bez praktycznego przygotowania na zajęciach w studiu z panem Jackiem Dziubdzielą, z panem Grzegorzem Klatką, nawet rekonstrukcja, przy pracy rekonstrukcji obrazów, tudzież również zajęcia, nawet reklamy z panem Antoni Krajsem i z kompozycji z panią Beatą Mędrek, tak naprawdę nie stworzyłabym tej pracy. Ta wiedza, którą wtedy zrobiłam w ciągu, wydawałoby się, krótkiego roku, pozwoliła mi stworzyć tą pracę, która by tak naprawdę nie powstała bez tych zajęć. Świetnie się bawiłam przy tej pracy, przy tym moim projekcie i przypomniałam sobie to, co lubiłam robić. Ponieważ w życiu prywatnym często w pracy zawodowej trochę zapominamy o tym, co o naszych pasjach, inspiracjach. I właśnie przez ten rok jakby wróciłam na nowo. Odkryłam po prostu to, co mnie zawsze fascynowało, to, co mi sprawiło taką olbrzymią frajdę. No i w zasadzie ogromną satysfakcję. Dlatego zamierzam kontynuować oczywiście tą pracę, ten konkretny projekt, ale mam też nadzieję, że odnajdę się wielu innych. Zaczęłam od portretów, przechodząc do fotoedukacji, natomiast teraz wiem, że pójdę też, chciałabym przynajmniej pójść w inną stronę i robić wiele, wiele innych rzeczy. Mam na pewno potężny bagaż inspiracji i myślę, że będę mogła jakby zaczerpnąć wiele takich różnych motywów. W dzisiejszych czasach żyjemy bardzo szybko, w ciągu biegu i pośpiechu, i mam wrażenie, że z fotografią jest podobnie. Chcemy robić zdjęcia szybko, byle jak najwięcej i byle jak. Ale czy w fotografii o to chodzi? To, co mam dzisiaj, a czego na pewno nie miałam jeszcze rok temu, to świadomość w fotografowaniu, umiejętność planowania. Zanim zrobimy zdjęcie, warto zastanowić się, dlaczego je chcemy zrobić i jaki chcemy uzyskać efekt. Ważne w tym wszystkim jest to, w jaki sposób patrzymy przez obiektyw, nasza intuicja, a także odpowiedni moment. W fotoedukacji spotkałam cudownych ludzi, ludzi z pasją do fotografii, wykładowców i słuchaczy. Dzięki nim uwierzyłam w swoje możliwości, nauczyłam krytycznie się patrzeć na zdjęcia, ale także spojrzałam na fotografię trochę z innej perspektywy. Dzięki temu dzisiaj dziedziny, które kiedyś były mi obce, są bliskie memu sercu. Wyszłam również też ze swojej strefy komfortu. Sama praca nad dyplomem była dla mnie dużym wyzwaniem. Nie tylko ze względu na aspekty techniczne, ale również na walor osobisty pracy. I dzisiaj jestem przekonana, że gdyby nie droga, jaką przeszłam w fotoedukacji, ta praca by nie powstała. Nigdy nie przypuszczałabym, że mogłabym stworzyć zestaw i taki zestaw zdjęć i spełnić się w fotografii autorskiej. Sam dyplom jest dla mnie bardzo ważny. Wyróżnienie mojego dyplomu jest dla mnie bardzo ważne. Dało mi to ogromną satysfakcję
a także stało się motorem do dalszego działania. Jestem z siebie dumna, zaufałam swojej intuicji, podążam za głosem serca i sam świat się opłacił. Jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, czy warto zainwestować w edukację, w nauczanie o fotografii, to moja odpowiedź jest, że warto. I tak naprawdę wszystko zależy od nas, bo sama szkoła da nam tyle, ile sami chcemy wziąć. Tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach. Nazywam się Katarzyna Łukasiew, jestem absolwentką fotoedukacji w Katowicach. Muszę powiedzieć, że ja po fotoedukacji jestem w ogóle zupełnie innym człowiekiem. A mianowicie zaczęłam patrzeć na fotografię zupełnie inaczej niż patrzyłam przed. Jak postanowiłam się wyedukować w fotoedukacji, to nie miałam jakichś szczególnych oczekiwań. To znaczy, ja po prostu chciałam robić zdjęcia, chciałam się nauczyć czegoś nowego, chciałam w ogóle się nauczyć wielu rzeczy, bo wiedziałam, że nawet nie wiedziałam, czego nie wiem. Ale tak naprawdę to już nie chodzi o jakieś aspekty techniczne, bo te aspekty techniczne gdzieś tam nauczyłam się w trakcie robienia zdjęć. Za to patrzenie na fotografię i patrzenie na emocje, które fotografia może wywoływać, na to, że można coś nią przekazać, to myślę, że tak naprawdę fotografia otworzyła mi oczy na inne spojrzenie. W ogóle obcowanie z osobami, którzy mają tą samą pasję, jest tak mocno inspirujące, że ja po każdych zajęciach po prostu wychodziłam i miałam ochotę robić zdjęcia różnego typu, bo na każdych zajęciach tak naprawdę uczyłam się czegoś nowego i jakąś nową rzecz chciałam wypróbować. Co do mojej pracy dyplomowej, to były akty kobiece. Dlaczego akty? Bo zauważyłam, że bardzo często na zdjęciach po prostu przeszkadza mi ubranie. Po prostu uważam, że ciało ludzkie jest na tyle piękne i światło na ciele ludzkim tak pięknie się układa, że to ubranie czasami po prostu jest zbędne. A druga rzecz jest taka, że akty mają też to w sobie, że widzi się więcej mimiki twarzy, a też samo ciało przekazuje emocje. Czasami ubieramy się w coś tylko po to, żeby się pokazać właśnie w jakiś konkretny sposób, za to ciało mamy, jakie mamy i tak naprawdę fotografia aktów ukazuje nas takim, jakim jesteśmy. Szkoła fotoedukacja przede wszystkim nauczyła mnie myślenia o fotografii. Zdjęcie, mówimy, że zdjęcie się robi. Bo się robi, bo ostatecznie naciskamy z pust migawki, natomiast zdjęcie powstaje w głowie, myślę, dużo, dużo wcześniej. I to, czego nauczyła mnie szkoła fotoedukacji, to przede wszystkim myślenia o tym zdjęciu, które ma powstać. I myślę, że nie ma to znaczenia, czy następnie ustawiamy modelkę godzinę w studio, czy robimy zdjęcia w ramach reportażu. Myślę, że ten pomysł i analiza tego pomysłu to jest klucz do sukcesu, a sukcesem jest to, żeby zdjęcie miało to coś. Jak pan Antoni Kreis mówił, żeby nie było nudne. Ja myślę, że musi mieć to coś, co sprawi, że nie będziemy scrollować w dół zdjęć na portalu jakimś społecznościowym, tylko nas po prostu przyciągnie to zdjęcie, będzie miało to coś. Dyplom był ogromnym dla mnie wyzwaniem, przygodą. Chciałam opowiedzieć historię pomiędzy, historię kobiet mieszkających w schronisku dla kobiet bezdomnych i w domu samotnej matki. I to były niesamowite 2 miesiące, których efektem było 10 kadrów. 10 kadrów, których chciałam zażyć ich historię pomiędzy tym, co było i tym, co je czeka w przyszłości. I myślę, że połączenie tych dwóch rzeczy, czyli nauki o myśleniu o fotografii, a potem przeżywaniu tej fotografii, czyli całe w zasadzie 1,5 roku nauki i 2 miesiące przygotowywania dyplomu, to chyba to, co zawdzięczam przede wszystkim Szkole Fotoedukacji. Ja nazywam się Łukasz Pajor, jestem absolwentem rocznego studium w Szkole Fotograficznej Fotoedukacja. Do fotoedukacji przyszedłem w konkretnym celu, aby nabyć umiejętności techniczne w zakresie fotografii.
czy też ją uzupełnić. Natomiast co mogę powiedzieć o samej szkole, to to, że szkoła dała mi dużo więcej. Dała przede wszystkim wiele inspiracji, których bym nie miał, jakbym do tej szkoły nie przyszedł. Dała mi oczywiście warsztat, czyli to, po co do tej szkoły przyszedłem. Dała wielu fantastycznych znajomych, przyjaciół z świata fotografii. Grupa, w której częścią byłem, na pewno to są ludzie pełni pasji i mający duże zafiksowanie w swoich światach fotograficznych. Co mogę powiedzieć więcej? Fotoedukacja to, co stanowi siłę fotoedukacji, to nauczyciele, z którymi mamy do czynienia. To są ludzie, którzy przekazują swoją pasję innym, potrafią zainspirować, potrafią nauczyć. I myślę, że to, tak na dobrą sprawę, jest siła i potęga tej szkoły. Kilka słów o mojej pracy dyplomowej. Moja praca dyplomowa nazywa się Coś Więcej. Tytuł został zaczerpnięty z pewnej myśli niemieckiego architekta, współczesnego niemieckiego architekta Jürgena Mayera. Jego myśl mówi o tym, że tak na dobrą sprawę architektura to nie tylko to, co my postrzegamy, ale w architekturę można się wgłębić i poznawać ją, wchodząc w kolejne warstwy. Mówi o tym, że właśnie w architekturze jest coś więcej niż sam obiekt. Dlatego taki tytuł mojej pracy. Moja praca to oczywiście jest fotografia architektury, ale fotografia architektury opowiedziana w inny sposób. Nie jest to fotografia dokumentalna. W mojej pracy przyjąłem, że zdjęcia, które będę przedstawiać, są pewną zabawą formą. Przede wszystkim zabawą formą geometryczną, gdzie inspirowałem się takimi mistrzami jak László Moholy-Nagy, Kertész, czy inni twórcy awangardy międzywojennej. Moja praca to, tak jak wspomniałem, zabawa formą, ale też chęć dania osobie, która te zdjęcia ogląda, możliwości zinterpretowania tego tematu w swój sposób. Cieszę się, że przez ten rok byłem uczniem fotoedukacji. Ta szkoła dała mi bardzo wiele, dała mi wiele inspiracji i myślę, że projekty, które gdzieś tam kiełkują w głowie, dzięki tej szkole mają bardziej realną szansę na to, żeby zaistnieć.